ogółem tą decyzję, że pani tak postanowiła zrobić to, że po prostu pani będzie rezygnowała. Zrezygnowała. O, i bardzo jest brawo ogółem. Na ten temat to ja mogę powiedzieć. Panie Krzysztofie, coś jeszcze powie pan. Dzień dobry państwu. Słyszałem w mediach wszędzie, w telewizji, w gazetach piszą o pani Małgorzato. Chcę dla pani za to pogratulować. Z całego serca. Panie Małgorzato, teraz jest panią u mnie kobietą na jedynkę. A ja przepraszam bardzo. Akurat pani, dobrze, że zrezygnowała, bo z pani jak tydzień czasu ja mówiłem, że pani przywódca z Katyna, Grzesiek, śmiał się tylko z pani. Śmiał się tylko, wyśmiewywał się. Śmiechowa. Nie, to dla mnie było poniżanie od mężczyzny, który władzę w rękach ma PO i tylko wystawia swoich ludzi na takie pośmielisko. Tak jak przypuśćmy, podaj mnie telefony te, wszystkie trzy. Tak jak przypuśćmy, teraz pokażę na rzeczy. Leżą trzy telefony. I pisak. I przypuśćmy, ja zachodzę do sklepu. One są piękne telefony. Na ladzie leżą za szkłem. Piękne. Ale mnie przypuśćmy... Ale to ogółem nie wiadomo, czyje to są. Ale przepraszam bardzo. Przypuśćmy, to jest niczyje nowe telefony. I tak. Zacznę od flamajstra. Markera. Mnie się ten marker nie podoba się. Ja jego, z jego się śmieję. Całkowicie. Ha, 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 robię. Biały ten telefon, mówię, panie sklepowy, podaj mnie pan telefon, za lady. On podaje, ja mówię, oglądam, panie, ale tu zniszczony, a on mi mówi, gdzie jest zniszczony? Ja mówię, panie, ha, 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 idzie na odkład. Podaj mnie pan ten telefon, ja chcę obejrzeć. No, a zejdą mi, poszedłby? No, za złotówkę. No, sklepowo mówi. Sklepowy mówi, za złotówkę. No to jeszcze się zastanowię się. Ale na razie ha, ha, ha robię. A tu jest Grzesiek S. Borodo. I co? Mówię. A ten podaj pan mi sklepowy? A panie, tu jest zniszczony, tu jest obtarty, już stary. 2,50 może. Panie, za drogo, panie kochany. A to za dwójkę? Za drogo, panie, zniszczony, farba jest jakaś. Czy coś jakiego? Pan chyba malował, czy co? Ja nie wiem, malowany był. Ha, ha, ha. Tak samo i śmiał się Grzesiek S. z pana przywódca, z pani, pański, pani przywódca Grzegorz S. Borodo i tylko wysyłał na pośmielisku. Brawo dla pani, że pani zrezygnowała. Teraz pani jest... Pani jest tak, proszę pani, na jeden. A jeszcze dodam pani, na dziesiątkę pani jest. Tak. O, właśnie, cholera jasna. Tak powinno być. I pani próbuję... jest na dziesiątkę, pani kochana. Bardzo. I teraz u mnie pani bardzo. Jest na dziesiątkę. Że pani zrozumiała raz na zawsze moje i majora postulaty. Moje... Ale mogę coś powiedzieć jeszcze? Zaraz. Ale za długo ty gadasz, cholera jasna. A ja chciałam powiedzieć dla pani, że jakby pani miała, jakby była pani kiedy w Białymstoku ogółem, jak to mówi się, i po prostu miałaby ochotę spotkać się po prostu ze mną, z Krzysztofem, na przykład na ciepłe ciastko, kawę, herbatę, czy nie wiadomo co, to po prostu zapraszam. I po prostu możemy się dogadać i będziemy robić, wiadomo co robić. Lajty. O właśnie, a resztę to będzie, wiadomo do czego dojdzie. No. I będzie pani, jest pani teraz akuratną u mnie kobietą. I chcę się z panią Małgorzatą Kidawą Błońską jak najprędzej się spotkać się. Ja i major. I ucałuję teraz w rączki pani i tak dalej całuję. No to nie wiadomo jeszcze, gdzie tam będzie. I przysyłam dla pani buziaczki. Nie jedne, tylko ale w policzki, w czółko, wszędzie. Przysyła pani, dla pani ja i major buziaczki, że pani jest kobietą akuratną. Przemyślała
te sprawy, co ja powiedziałem. Dziękuję bardzo.